Hej, hej, moi drodzy, witam was z niedzielny z tej strony. My jesteśmy oczywiście z Team World Build. No, nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie schrzanił, więc od razu mówię, że to nie jest dokładna. Po skończonym odcinku to nie jest dalsza część, bo oczywiście zapomniałem, że w demie nie ma zapisu gry, więc wyszedłem i potem się dopiero złapałem na tym, że no fajnie, tylko że teraz będę musiał zacząć od nowa. Więc mniej więcej stworzyłem podobne miasteczko, żeby było. Tak z wyglądu przynajmniej podobne. Nie ma na razie żadnych problemów, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Więc możemy przejść spokojnie teraz do drugiej części, czyli do podziemi naszych. I tu zaczniemy dokładnie to, co mieliśmy zrobić. Zrekrutować 3 górników. Tak jest. I teraz co nam to daje? Teraz jak to tutaj jest? Musimy postawić miejsce, gdzie oni mogą sobie odpoczywać. I pisze, że kwaterki muszą być przynajmniej 9, zajmować 9 miejsc, żeby działały. No, spróbujemy, czy to jest... Zaliczył nam to z podporą. No dobra. No i mamy tu już mistrza. Zobaczcie, od razu wziął się do roboty. A, i możemy zaznaczyć mu, co ma chłopina do wykopania. No dobra, to niech kopie, bo to złoto jest, widzę. Aha, czyli żeby mieć więcej górników, musimy mieć też więcej tych ich kwater. Czyli oni sobie żyją pod ziemią. Nie będziemy tam im domku w góry strzelać, tylko... O, i mamy narzędzia. Dobra, bo ja widzę, w międzyczasie mam zrobiony, ustawiony handel. No w sumie no może tak być, nie wiem, tak sobie myślę. Drewno, znaczy deski sprzedaję i kupuję 15 narzędzi. No, no bo tych desek miałem tyle, że mi się nie mieściło i znowu mi się nie mieszczą w magazynie, więc zobaczymy. Może te narzędzia będą teraz schodziły gdzieś. Jakie ciekawe rzeczy tu są, zobaczcie. Coś tu czerwonego jest. Tu mamy jakąś brudną wodę. Tu jakiś... Czy ja dobrze widzę? Tak. Uwaga na jakieś radioaktywne miejsce. Sandstone. Dobra, zobaczymy, o co chodzi. Tu mamy tulsy. Tutaj mamy gdzieś iść. No to idziemy. Będziemy to kopać. Nie widzę problemu. Okej. Okay. O, ziemia się gdzieś nam obsuwa. Musimy postawić chyba jakiś... Tak, bo inaczej się zarywa. Widzicie, to się pojawiło coś. Kurczę, nie zauważyłem tego nawet. No dobra, no i co? No klikam tu i co? No idziemy. A, jakiś scrub vein, moi drodzy. Będzie jakaś, nazwijmy, żyła jakichś szczątków maszynowych pewnie. Ale ja bym potrzebował tu więcej miejsca, bo chciałbym tu zrobić kolejne miejsce dla następnego górnika. W sumie tu też byśmy mogli chyba wszystko to wyciąć. Niech sobie wyrównają teren i tu też. O, zobaczymy. Będziemy raczej go podpory stawiać, jak się coś by miał zawalić. Ależ teren tutaj. No i mamy. I scrub vein. Co nam to dało? Dało nam to, że musimy mieć prospektorów, żeby to ogarnąć, jak widzę. A, musimy walnąć, jak to mówią, uderzyć do miasta, żeby przygotować się na ich przybycie. No, proszę, proszę. Jeżeli potrzebujemy więcej tulsów, to tutaj nam zaznaczyli, zobaczcie, gdzie te tulsy są, żeby sobie to wygrzebać. Okej, ale ja na razie, tak jak powiedziałem, chcę zrobić sobie tu... A, nie mogę, bo co? A, czyli 9 wystarczy, a czy 9 jest potrzebne, żeby działało, ale potem widzę, postawiłem teraz ile? 6 i przyszedł kolejny? Nie wiem, jak to do końca działa, ale okej, dobra, bo oni chyba muszą wysprzątać, żeby mógł to coś postawić. Poczekamy, aż chłopaki tu się ogarną. Ja, dobra, uderzam... O, nie. Wracamy, czyli jednak coś tu się sypie. Widzicie, jednak nie można tak sobie bezkarnie wydłubywać ziemi. Dobra, wracamy do miasta, tak jak chcieli. I co my tu mieliśmy? Upgrade more workers into engineers. To znaczy, ilu ma ich być? Bo to jest ciekawe, nie? Że upgrade więcej workerów, żeby to zadziałało. Ale zadziałało co? Może tu? No dobra, to upgrade'ujemy sobie jeszcze jeden domek.
Wystarczy. Do 70, czyli jeszcze nie wystarczyło. Dobra, to tu mamy. Czyli kolejny milestone machnięty. Przy okazji, a znowu ziemia się sypie. No dobra, gdzie? Tutaj. Jest. A, nie mogłem tu, bo on tu stał. Dobra, czyli mamy filarki. O, posprzątali. To dorzućmy. Nie, to tu się robiło. Dobra, i tych prospektorów quartersy. A, to też obok muszą być. Ciekawe, czy on też potrzebuje 9, żeby zadziałało? Chyba tak. Wow, ci są lepsi, zobaczcie. Ogarnia z... Aha, ten robi barierki. Ale misiek fajny. Ogarnia. Jeszcze kogoś będziemy mieli, jakiegoś mechanika. Na chwilę, ale znowu gdzieś nam się ziemia sypie. O, rany. No, nie mogę? No, bo jest nieuprzątnięte. O, kurczę, no to nie wiem. Może się okazać, to też trzeba tak, widzę, ostrożnie robić, bo jak to się nam zawali... Ciekawe, czy to się zawali, jakbym nie postawił takiego filarku. Interesujące, nie? Dobra, ale my na razie byśmy też chcieli... O, prospektor już przyszedł swoje robić, widzicie? Już skrapy sobie ciśnie. Mamy zbudować toolmakera jakiegoś. To zakładam, że to chyba u góry będzie. O kurde, mamy drogi! Zróbmy główną drogę utwardzoną. W ogóle takie te dróżki niech będą, nie? Utwardzone. Tu w głównym mieście. Fajnie to wygląda. Gdzieś tu mamy jeszcze, tu mamy jakąś dróżkę. No, tam gdzie ludzie mieszkają, dróżki są utwardzone. Proszę bardzo. No i tu kawałek dalej, nie? No, gdzie? Jakiś tutaj nie będzie nic sterczał. No. Ale dobra, do roboty też niech idą po utwardzonych. Mamy pełno tych... No, już nie mamy tak pełno narzędzi, jednak trochę schodzi. Ale dobra, zróbmy użytek z tego i niech tam mają chłopaki takie ciekawsze. Pewnie będą szybciej biegać po nich, bo tak chyba to działa. Tak mi się wydaje, że... Nie, no co ty robisz? Przecież to tu ma być. Na tej dróżce. Dobra. Mniej więcej takie te główne dochodzące. Dobra, są. A, tu jeszcze. Mamy tulsy. Już nie za dużo. No to ja nie ten. Nie usuwam tego handlu. Bo jak teraz przyjedziemy, ja bym nawet go... No dobra, 15 może być. Bo za chwilę będziemy mieli fabrykę tych tulsów, więc... Building Tools Maker. Dobra, no robimy Tools Makera. Co to są? Drogi już żeśmy ogarnęli. Tools Maker, co jest potrzebne? Scrap found in mine. I Tool Maker. I Surveyor Office. Dobra. Toolsy zaraz będą. O, za mało mamy ludzi. A, widzicie, bo żeśmy upgrade'owali. A tu nikt nic nie mówi, nie? Że brakuje takich zwykłych naszych mieszkańców. Są w zasięgu stacji, wszystko jest, dobra. Tam musimy mieć troszkę, wiecie, nadmiar. Dobra, weźmy tu jeszcze, zróbmy taką dróżkę. Zaraz będziemy mieli, stąd można ten czas po prostu przyspieszyć. Na wszelki wypadek ja dołożę tu jeszcze kilku workersów takich zwykłych. Zawsze siła robocza się przyda, nawet jak jest na razie niewykorzystywana. Zobaczmy też charcoal. Jeszcze starcza. Jeszcze starcza, dobra. No i zaraz będziemy mieli przyjazd z nową dostawą, a czyli z nowym trade'em będzie. Czyli sprzedamy 30 desek i dostaniemy 15 narzędzi. Tak to przynajmniej miało wyglądać. No. No i mamy, dobra, udało się. Okej, okay, ale my mieliśmy pobudować Toolmakera. No i teraz jest pytanie, gdzie go zrobić. Ja bardzo bym go tutaj, bo jak oni będą nosić... No właśnie, oni chyba z tej. Tu i grzmotnąłbym tu jakiś warehouse. No, bo będą nosić z kopalni przecież te wydobyte skrapy, nie? Bo tam scrap vein. To możemy... potrzebujemy... upgrade'ować nasze wyposażenie górnicze. No proszę bardzo. I musimy... pickaxe makera?
Dobra, ten ze skrapu robi. A jak ten skrap wygląda? Za mało trochę go mamy. Tak na styk jest. Ale dobra, 4 na 4. Czyli wychodzi mniej więcej... OK. Teraz jeszcze tylko pytanie. Gdzie jest ten... 120 inżynierów. A, czyli dobrze wymyśliłem, że tych ludzi to my tu więcej potrzebujemy. To ja od razu jestem pewien, że potrzebujemy też więcej... więcej tu czarkoalków będzie. Czekajcie, tu się wciśnie. A, to zrobiłem tak. No dobra, tu nie. A jednak 80, nie. Ile to ma procent teraz? Slow delivery times. Właśnie, czekajcie. Tu można było coś w stacji dokupić. To ja nie wiem, czy się nie szarpnę na to. Mamy dodatkowe, tak, dodatkową rzecz naraz i teraz mogę wrzucić do tego gościa i on ma, tak, czyli robi teraz tak jakby dwie, ma dwie jedną dodatkowy delivery naraz, chyba tak mi się wydaje, czyli dwie rzeczy może na raz zbierać, więc będzie szybciej odbierał. No zobaczymy, mamy lepsze drogi, prawie. Bo tu nie wiem, czemu nie mamy takiej jeszcze lepszej. O, mamy jakąś kasę. O, lepiej, rubinki, to bardzo fajne. Dobra, popatrzę, jak oni tu sobie chodzą. Tu sobie biegają ok, tu sobie biegają też ok. Dobra, no, gdzie już mamy full z powrotem. Czyli mieliśmy tego pickaxe makera. 120 musi być. Dobra, to walnijmy jeszcze bez zasięgu, wszystko jest. To i podrasujmy naszych mieszkańców odrobinę. Nie wiem, jak tego możemy jeszcze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ilu już będziemy mieli? 110. A, już nie ma zwykłych, widzicie? Znowu musimy normalnych takich mieszkańców. Jeszcze jest zasięg. Tu też to dorzucimy. No to jest jakaś droga. Nie wiem, czy koniecznie chciałem ją przedłużać, ale dobra, niech sobie będzie przedłużona. I tu jak zrobię, jeszcze mają zasięg. No i okej. Tu dalej nie pójdziemy, ale tu jeszcze gdzieś zawsze pójdziemy. Dobra. Popatrzymy, ile my ich mamy tu. Nie, tu nie, do 112. No to chwilkę, zaraz dostaniemy nowy zastrzyk narzędzi. Mamy 115. Dobra, polecimy. Mamy. Mamy chyba 120, tylko znowu brakuje nam zwykłych ludzi do pracy. Trzeba by było ich chyba gdzieś tutaj powrzucać, ale to może oznaczać, że oni nie będą... Nie, mają jeszcze zasięg, no to fajnie. Bo się bałem, że nie będą mieli zasięg, wiecie, tych podstawowych miejsc, gdzie oni muszą mieć. Czyli tutaj do serwisu i do marketu. No dobra, ale wygląda na to, że jest. Czyli co, wrzucamy jeszcze jednego? No wrzucę jeszcze jednego, niech tam sobie będzie, jak wyglądamy. Pickaxów nie mamy i okazuje się, że logów mamy trochę za mało. Czyli tu byśmy potrzebowali jeszcze jedną. O, proszę bardzo, tu jest ile? 85? 100%. 100%. Hop, dobra, mamy kolejnego drwala i on będzie nam, powinien nam generować teraz już odpowiednią ilość. Tak, dobra, zostaje nam tylko skrapów za mało, no wiadomo, bo mamy tylko jedno źródło, więc jak wydobędzie 4, no właśnie, to jest pełno, no i teraz pikaksy, których nie robimy, zaraz będziemy mieli. Uuu, sheet metal factory, o kurczę, dobra, robimy pickaxe makera. On będzie nam skrapa zjadał i drewno. A, czyli dobrze, żeśmy to drewno dodatkowo wzięli. Nie wiem, ile tego drewna będzie nam wciągał. W razie czego tu damy jeszcze jednego. Czyli co? Stawiamy to najlepiej gdzieś tuż przy samym... Nie ma, przód tu, nie? Zobaczymy, ile będzie to wciągało. Dobra, wystarczy. Za to vein musimy skrapu gdzieś znaleźć więcej. Okej, okay, okej. Okay. To już jest lepiej. Tego w domu nie będzie. Sheet factory. Ironium musimy znaleźć w tym. No okej, okay. Extra Ironium vein, proszę.
Find first piece of old tech, czyli musimy znaleźć pierwszą część starej technologii, ale na razie to widzicie, troszkę tu rzeczy zostało do wygrzebania. Mamy bridge, czyli mosty, czyli będziemy mogli się przenosić. O, tu coś jest ciekawego. Co my tu mamy? Mechanic quarters. Co to są mechanicy? Co my w ogóle musimy zrobić? Pozwala nam robić mechaników. No dobra, wydaje mi się, że mechanic quarters byśmy sobie zrobili tutaj. Przynajmniej jednego dostaliśmy. Jest! Ale niezły misiek z tymi... czerwonym jakimś takim, dobra, jest mechanik. I co my teraz możemy zrobić? Dobra, dobra. I dodatkowo workshop. Jezus, workshop. A co to jest to? Scrap extractor. Czyli będziemy mogli bez pomocy tych ludzi chyba ogarniać to. Dobra, ale wiecie co? Do tego widzę, że nie tym. A nie, dig tool. Teraz mamy takie lepsze. Źle to zrobiłem. Czyli chyba szybciej wygrzebują to wszystko. Ja bym w ogóle tutaj też to chciał, dlaczego to takie wąskie. Zróbcie tu porządek, panowie. Tu mamy jeszcze trochę toolsów. Dobra, to wszystko tu ładnie wytniemy. Zaraz będziemy wybierać ciekawe rzeczy. Dobra, jak tam z drewnem, bo zastanawiam się, tylko skrapy. Drewno powolutku przybywa, ale w takim wypadku muszę wyłączyć jednak ten trade, bo aż takiego przyrostu drewna nie mamy. I zaraz nam się to drewno... cancel. Nie, tu jak to delete trade, dobra. To nam to drewno szybko, za szybko by wyszło, dobra. Jesteśmy z powrotem pod ziemią. I co my tu mamy ciekawego? Aha, cały czas skrapy. Ok, niech to ładnie oczyszczą. Popatrzmy tu na ten workshop. W sumie mógłbym go dać tutaj, nie ma problemu. Mamy! Wow, i to wszystko pod ziemią. I kto w nim pracuje, tak a propos? Się zastanawiam. Są jacyś goście? Nie wiem. Workshop jest, jeszcze to Surveillance Facility nie będzie. Właśnie, tam u góry mieliśmy Surveyor. Gdzie to było? Tu. Co to daje? A, oni potrzebują, tak jak ci potrzebowali, widzicie? Tak jak te zwykłe robociki potrzebują zwykły service shop, ci potrzebują tej Surveyor's Office. Dobra, no to wrzucamy tu i niech się chłopaki cieszą, nie? Teraz tak, to jest dosyć duże. Tak nie, bo będzie bezsensownie wystawało. W razie czego, jak tu coś trzeba będzie postawić. Dobra. No i od razu szczęście wróciło do naszych tych, ale zobaczcie, zero, znowu jest zero. No nie wiem, na co my ich zużywamy? Ma dostęp do marketu? Chyba ma. Bo tak jakby, być może jak zatrudniamy kolejnych na dole, to oni się biorą z tych? No, cholewa wie, nie? Dobra, co mieliśmy zrobić? Select Scrap Extractor and place them next to any scrap vein. Dobra, czyli to ma być tutaj. No jest, okej. Okay. A, przychodzi inżynier. Zobaczcie. Ten tu niby prospektor dziabie. No to mamy do wydziabania gold nuggety przy okazji. No dobra, robi to, buduje, dobra. Czyli ogarniają. I jest wydobycie. Ciekawe, czy jest lepsze. Jestem bardzo ciekaw, czy to jest lepsze, czy nie. Coś mam wrażenie, jakbyśmy... bo to bridge. Bridge i co? Musimy mieć sheet metal, czyli nie ma tak lekko. Lekko musimy. A gdzie jest w ogóle ten dirt? Dobra, wiecie co? Bo zastanawia mnie cały czas, jak dostać się do tych wszystkich... nie wszystkich, tylko tego veinu Ironium, bo ja tego w ogóle nie widzę. To jest gold. To w ogóle nic nie ma, tools. Dobra, ale to i tak trzeba wygrzebać, żebyśmy tu jakieś sensowne przejście mieli. Tu też widzę dużo złotka. I pa złotka, okej.
Tu jest kolejny Scrap Vein. O, to jest konieczne do wygrzebania. To nie musi być. Ziemia na razie się nie zawala, więc nieźle. Właśnie, jak wyglądają teraz? Minus 2. Troszeczkę chyba lepiej, nie? Bo tak równiej to wybiera. Jak maszyna, to maszyna jednak. Nie wiem, czy muszę mieć ich więcej. Osobiście trudno powiedzieć. O, coś tu mamy. Interact. A, dostaliśmy fajne te kryształki kolejne. Dobra, ale weźmy sobie jeszcze tutaj jakieś rzeczy. O, tutaj są. A, tego nie mogę. Bedrocka nie mogę ruszyć, widzicie? To nie jest taki hop-siup. Czyli tutaj gdzie niegdzie też jest, czyli nie wszędzie będzie taki prosty dostęp. No dobra, no i prospektor se może sobie przyjść, może nowy Scrap Vein. Halo, prospektor. Halo, halo. Biegnie. A on teraz nosi tu. O kurde, czyli potrzeba drugiego prospektora, żeby nam ogarnął drugą żyłę, bo myślałem, że tak, że ten będzie, no nie, widzicie, nie tak łatwo. Prospektor, dajcie tutaj mu jeszcze jeden, będzie ich dwóch, dobra. I teraz jeden powinien, mam nadzieję, przyjść tutaj i coś ogarnąć. Czy nikt nie przyjdzie, naprawdę? Patrzcie, to nic nie robi. A jak mam to... A, dobra, trzeba zaznaczyć, że chcemy to wydobywać, widzicie? I teraz dopiero biegnie. No i dobra. Powinniśmy mieć za chwilę 6. Zresztą w sumie to nie wiem, czy... Nie lepiej zrobić też drugiej maszyny? Jak myślicie? To by nie było takie głupie. Czy to się robiło workshop drugi? There is no room. Czyli trzeba kolejne miejsce dla workshopu zrobić, ale możemy, nie robi nam takiegoś problemu. I kolejny scrap extractor sobie wrzucimy tutaj. O, proszę bardzo, nie? Będzie chyba wygodniej, jednak one dużo lepiej ogarniają. O, tutaj nie przejdziemy, ale przejdziemy, ponieważ zbudujemy sobie... A nie, musi mieć ten sheet metal, to jak ja... Gdzie ja mam ten vein? Wiesz, to złożę tego żelaza. Tego ironium, bo to nie żelazo, w sumie tylko ironium. Dobra, niech pobuduję jak najszybciej na ten inżynier. Mamy, dobra, już działa. No i minus 0,3, czyli za chwilę wyjdziemy na równo, na zero. Maszyna skonstruowana. Świetnie, dobra, czyli tu nie wejdziemy, bo nie mamy ironium. Zobaczymy, czy tu, bo tu nigdzie już się nie dostanę. To jest bedrock. Tu chyba pokazuje, bo to jest ten czerwony sznurek. Mam taką nadzieję, że gdzieś on prowadzi. Na wszelki wypadek wszystko tu wykopiemy, co się da. To są bedroki, tego nie ruszę. O, tu coś jest, dobra, zbieramy, cokolwiek by to było. Co dostaliśmy? Prospector Speed, no, szybciej zasuwają. Czyli też każda kwatera ma jakiś... Equipment? A, czyli mogę dodać, proszę, zobaczcie. No dobra, to dodawamy, każdy z nich... Aha, ale no item za available, ale miałem Prospector Speed, to nie przyszło. Wydawało mi się, że było, ale dziwne, nie? No item za available. A bo to jest mechanik, czekajcie, gdzie są ci prospektorzy, kurde, tu. No i tu mamy, dobra, ogarnięte, widzicie, nie do tego przenoszę, aczkolwiek to też był prospektor, no dobra, nieważne. Ten będzie teraz szybciej zasuwał. O, mamy coś jeszcze. Kasiorka. Pięknie poszła. Dobra, no to my wyrzynamy. Mamy kolejny Scrap Vein. To oznacza, że musimy sobie uprzątnąć tutaj to miejsce. Zdecydowanie. I nawet ja bym jeszcze to pociągnął. Bo musimy mieć i prospektora, i jeszcze jeden warsztat postawimy sobie. O, jakieś... pozostałości kopalne po zwierzaczkach.
Ja tu, można tu wejść? Zobaczymy. Na razie ziemia nie jęczy, nie? A, tu jest zamknięte przejście. No, dobra, dobra. A gdzie jest przejście dalej? Chyba tędy gdzieś. No nie, zobaczymy, ale ja tu nie mogę nigdzie przejść. Kurczę. Nie mogę postawić mostu, bo musimy mieć sheet metal, czyli... O, czekajcie, jednak coś się zawala. Dobra, już nie, jeszcze. Kurde, jednak dużo wykopaliśmy, to od razu problem. Dobra, ale my mieliśmy tak, jeszcze jednego prospektora. A, nie mogę, bo nie uprzątnęli, a. No dobra, sprzątać tam, moi drodzy. Jak ja tu się dostanę? Ale jaja. Ale tu nie ma przejścia. Tu nigdzie nie ma przejścia. Musiałbym mieć most. A czemu nie mam tego... Gdzie jest to Ironium? Vein. Ja nie widzę nigdzie Ironium. Aż dziwne, ale naprawdę nie widzę Ironium żadnego. Tu jest jakieś, nie. Może tu coś. Czekajcie, tu coś w ciemności świeci. Zerknijmy. O, tu jest jakieś dziwne te miejsce. Sprawdźmy to. Ironium? Nie. To jest coś schowane. Jest! Ironium! Jednak! Dobra. Bo już myślałem, że nas tutaj gra w ucho robi, brzydko mówiąc. Ale na szczęście jest Ironium. Jeszcze nie wiem, jak się je wydobywa. I kto to robi. A to się okaże. Na razie nic się nie zawala. Aha, tu mieliśmy tych prospektorów dołożyć jeszcze kolejne, ten, żeby był jeden. I nie tych, tylko workshop kolejny. A nie, mogę dodać maszynę bez kolejnego workshopu. Dobra. Czyli tak, stawiam scrap veina tu, kolejnego. Dobra, niech tam budują. A zobaczymy tu, jak to się wydobywa. A, prospektor, zwyczajnie. A, znowu się ziemia trzęcha. Musimy postawić. To jeszcze jednego prospektora chyba potrzebujemy. W takim wypadku. I tym razem ile mamy możliwości zrobienia jeszcze... A, 3 na 3. Dobra, czyli potrzebujemy jednak tym razem kolejny workshop. Okej. Będzie dwóch więcej i potrzebujemy tutaj miejsca jeszcze na jednego prospektora chyba. No bo na razie on tu, wiecie, dziób, ale dziubie. Dobra, będziemy mieli... To i jeszcze patrzę, czy coś tu warto by było się przebić. Gdzieś bliżej. Jest przejście, nie? No, będzie zawsze wygodnie. O, szczurki. Dobra, bo będziemy mogli teraz na powierzchni postawić tą fabrykę blach. I będziemy mieli walcowaną stal. Czy tam blach, to tak źle powiedziałem, walcowanej stali bardziej, nie? Dobra. Teraz tak, ja potrzebowałem tak, jeszcze jednego hop hop. A nie, to jest tylko do skrapu. A no dobra. To w sumie tego nie potrzebuję. A prospektora jednego? A nie wiem, jak to usuwać. Dobra, zostawię to. To po prostu postawię prospektora, tylko niech jeszcze tu ogarną. Szybciej. Pozbierajcie tu śmieci. Czy mogę już tu prospektora? Nie mogę. No bo on teraz lata, widzicie, raz tu, więc to trochę jest lipa. A nie wiem, czemu te nasze asy nie ogarnęły jeszcze. A, bo tutaj się bawiłem. Dobra, teraz idą zbierać, okej. Mamy jeszcze jedno miejsce dla prospektora. No nie ten, bo i tak to wszystko wybierzemy. Dobra, lecę na górę. Lecę na górę i musimy... tak, no many mamy. Wszystkiego mamy na maksa wręcz. Dobra, gdzie tu było? Inżynierzy i faktory. Voila.
Proszę bardzo. Jest, nie zabrakło żadnych ludzi, nie. Robią. Waiting for delivery, ale okej. O, ziemia się trząsa, dobra. Już lepiej? Lepiej. Bo tu wydziobujemy, więc jest okej. Dobra, ale jak mamy to, to zakładam, że... A, musimy jeszcze wyprodukować sobie te... Minus 3. Dobra, ale to się zrobi. Niech nam zrobią trochę blachy walcowanej. To będziemy sobie mogli mosty tutaj stawiać. I wybrać te fajne rzeczy, bo tu jeszcze jakieś grube rzeczy są. I tutaj też. Czyli tu koniecznie jakiś mostek musimy postawić. Czy ja mogę na przykład w tym handlu wybrać tą blachę? Mamy taką opcję. Mamy! Kurde, dobra, to za dechy. Dajmy trochę blachy. O! Widzę, że 30 dech. Nie, no dobra, 15, jedną blachę. Chociaż taki create fate. To są drogie rzeczy jednak. No ale mamy nadwyżkę, więc możemy spróbować. Za 15 desek jedną blaszkę zawsze coś tam z tego będzie. Dobra, mamy już jedną na pewno. Więc tu chyba mogę zrobić most. Ile to? Most. Jest. Mamy. I proszę, co my tu mamy ciekawego? Jakiś buyer. Production chance. Dobra, production chance. To damy chyba u góry, bo ja bym chętnie w tej walcowni to wrzucił, jeżeli to jest możliwe. Tak jest. Production chance 25%, że prędkość jest o 70% większa. No i to mi się podoba. Tak, to możemy gadać. Dobra. Rach, ciach, ciach. Wydobywamy to, co jest fajne. Tu musimy jeszcze jedno wydobyć, bo walniemy sobie jeszcze jeden mostek. Nie tu, tu. Tak, i możemy wydłubać wtedy te fajne rzeczy wszystkie. Mam nadzieję, że się nie będzie zasypywać nam na głowę. I z kolei tu musimy mieć jeszcze jedno. Tak, ja wiem, że rubinki są do znajdywania w kopalni. Właśnie odgrzebujemy. No, zobaczymy, no, co tu ciekawego przyjdzie. Postawiliśmy? Chyba postawiliśmy. Nie, tu nic nie ma. Tu jest... Z piętru niżej to tu nie wejdziemy. Czekajcie, to musi być drugi bridge. O, tak. Teraz dopiero chłopaki tu mogą działać. Ale wy nie rozwalacie. No dobra, okej. Nie zrozumiałem, co oni chcą tu wymodzić, ale jest. Dobra, tu już wszystko oczyszczone. Elegancko. Tutaj nasz prospektor sobie dziubie. Dobra, nie wiem, co z tą wodą, ale to chyba nieistotne. Ważne, że co? To wydłubiemy. No i tak potrzeba w sumie trzech, czy tak, czy siak. Trzy mostki trzeba tu. Dobra, i powinno zadziałać. Tu jeszcze mamy jakieś graty, ale to się dopiero dostaniemy, jak sobie otworzymy to. No dobra, unlocked, idzie prąd, zobaczcie. I drzwi się otworzyły, to nie pilar, tylko tu. Tniemy tutaj rzeczy. Chyba będziemy mieli wszystko stąd wydobyte. New rocket part found. No dobra, mamy coś. Czyli znaleźliśmy tę pierwszą część naszej technologii starożytnych tej starożytnej rakiety. I co my musimy zrobić? Discover dirty water. Ok. A, musimy to wydobyć. Tylko widzę, że ziemia tutaj mówi, że nam się będzie obrywało. Więc musimy... Jeszcze aż w trzech miejscach postawić. Dig toola bierzemy po prostu i digiemy. A, nie wiem, o co chodzi, że tylko dwie. Not enough miners. A, takie buty. No dobrze. To musimy sobie ich więcej zrobić, a to oznacza, że musimy oczyścić trochę terenu.
Bo mamy tylko faktycznie dwóch tych biegaczy. Sześciu musimy mieć. Aż sześciu, dobra. Czyli musimy zdecydowanie rozbudować zasoby naszych górników. Na maksymalnej prędkości lecimy. No to jak widać jest mniej, bo mamy tylko jedną rudę. Być może jakbyśmy mieli jakąś maszynę do wydobycia tego ironium, to może by to trochę lepiej szło. No właśnie, już się ziemia trzącha. Jeszcze nie wiem gdzie. Ciekawe, bo nie widzę, w którym miejscu mam pilar postawić, a... A, tutaj, dobra. Jeszcze? Tutaj? A, czyli na całym tym terenie aż. No dobrze, dobrze. Oczyszczamy ładnie. Jak jest coś zabudowane, to potem to słabo widać, nie? Że tam coś musi stać. Okej, dobra. My robimy teraz zwykłych minersów. A, dobra, jeszcze to. A, bo to jest też, widzę, tak, jeżeli byśmy kontynuowali, to on chyba nie musi mieć pełnej wielkości. A jak zakładamy, widzę, osobno, to w takim wypadku musi być przynajmniej 9, żeby w ogóle działał, nie? I teraz ile mamy w ogóle tych naszych... Recruited, supported, 3 dopiero, a musimy mieć 6? 4 supported, ło, to trochę to ten... Podłubiemy tej ziemi. Wydawało mi się, że wtedy tylko 3 postawiłem i od razu przyszło tyle, jeden górnik. No, no dobra, to może mi się zdawało. To latają jak małe mróweczki. Niech posprzątają tylko po robocie. I stawiamy zaraz kolejne. 5. I 6, dobra, powinniśmy mieć 6, o, nawet 8 teraz jest supporty właśnie, to jakby się łączy, to jakoś inaczej, no dobra. Ale tu jest ok, waiting for miners, dobra, czekamy aż nam to wykopią. Przyszła brygada kopaczy. A, tylko czekajcie, bo ziemia się trzącha gdzieś. Nie mam pojęcia gdzie i to jest najgorsze. Czekajcie, muszę tak chyba zrobić gdzieś tutaj, ale w którym miejscu? Tu, dobra. No i przez to, a dobra, zdążymy chyba, bo dopiero to odkopują. Trochę to trwa, jak widać. 1,7, no dobra, powoli tam też się wszystko wyprostowuje. Dobra, poczekajmy, poczekajmy. Ależ chłopaki pracują. Sześciu kopaczy naszych górników nieźle sobie radzą. No i zaraz będziemy mieli pierwszy odłamek technologii. Jest complete. Kiedy ją sobie zbierzemy, będzie dodany do astrodomu, czyli będzie jakieś budowanie portu kosmicznego pewnie w mieście. O. Who hears what? What weren't you ready for? A, czyli widzicie, ktoś tam było powiedziane, że jeżeli usłyszą drgania, to się pojawią i żebyśmy byli gotowi, bo wcześniej nie byliśmy gotowi. No, za pierwszym razem, więc ciekawe, będą jacyś przeciwnicy na pewno. O, czyli popatrzcie. O! Czyli dostali nowe instrukcje. Czyli widzicie, nowi przybysze.
Statek, który ratunkowy, był rozmontowany na 6 części. Muszą to wszystko poskładać, przywrócić do działania, połączyć i wystrzelić. Tak, Old Signal Speaks, tak. Czyli to stary sygnał przemówił przez tą małą robocinkę. Czy będzie ok? A, musi się tylko zreczarżować. Wiecie, nawiedził ją sygnał, nie? No. Tak, pozostałe 5 części zostały jeszcze. I będą mogli uciec stąd. No, pamięta ten dźwięk. Tak brzmi tak staro. Czyli to wiecie, jakieś SI. O, i tu mamy... Zakładam, że to jest ten pierwszy... No właśnie, i się skończyło. Że to była pierwsza nasza część do tego aerodromu. Skąd można będzie wystrzelić naszą rakietę. No, ale jak widać, tutaj już będą przeciwnicy. Zakładam, że z nimi będziemy walczyć, bo skoro oni wyczuwają drgania, więc nasze kopanie je obudzi, pewnie będą nas atakować, my będziemy musieli się bronić. No, gra ma też takie w sobie elementy tower defense, więc pewnie będziemy musieli jakieś w korytarzach podziemnych obronę ustawić. No, ale zobaczcie, gra naprawdę jest bardzo fajna. Wydaje mi się, że może być bardzo przyjemna do grania. Mnie się bardzo, bardzo podoba. Zresztą zawsze te produkcje z tego SteamWorlda były interesujące. Graficznie wygląda fajnie. Pomysł też całkiem niezły. Mamy nadziemną, podziemną część. Będziemy mieli jeszcze troszeczkę walki. Więc dla każdego coś ciekawego. No zobaczymy. Jak pojawi się to w pełnej wersji, to myślę, że u mnie na kanale też się zjawi. No dobrze, to by było wszystko na dzisiaj. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, hej, trzymajcie się.